Czy tak ten koniec kariery, czy tak, to tak, tak definitywnie sobie to koniec. Muszę zająć się żoną i córką. Teraz, wiesz, 40 lat to już nie jest wiek na takie, wiesz, zawodowe uprawianie sportu walki. Można sobie na dzisiaj dla mnie już tylko robić to w formie rekreacyjnej. Już nie będzie Marcina Neymana na następnej gali MMA. Pożegnanie Marcina z mieszanymi sztukami walk. 28 zawodowych walk, mistrz Europy Federacji WKU w K1, pretendent do zawodowego mistrzostwa Polski w boksie, pięciokrotny uczestnik walk wieczoru na największych galach MMA w Polsce. Kilkanaście lat startów, fenomen sportowy, powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a przecież pierwsze zwycięstwo odniósł na gali w Radomiu jako 25-latek i było to 15 lat temu. Coś niesamowitego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ileż rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkiej wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas wprowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele. Mam nadzieję, że jeden z tych młodych chłopaków, którzy mają aspiracje, którzy oglądali Marcina na całym świecie, jak mistrz UFC Conor McGregor, który powiedział, że Marcin go natchnął, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się utworzył przy oglądaniu MMA, tego fenomenu popularności. 6 milionów, rekordowa telewizyjna widownia, kiedy walczył z Mariuszem Pudzianowskim na KSW 12. Ponad 4,5 miliona oglądało na KSW 14 jego legendarną potyczkę z Przemkiem Saletą. I ta wielka radość, nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc, było pięknie. I coś się niewątpliwie zamknęło. Ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Neymanomani już nie będzie nigdy. Natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe i żeby coś po Marcinie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy Ci bardzo, Marcin. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.